Cześć! Z tej strony Julia Wizowska, dla znajomych babka od śmieci, bo edukuję, w jaki sposób możemy ograniczać ilość odpadów powstających na co dzień, w jaki sposób możemy przerabiać różne niepotrzebne rzeczy, po to, żeby otrzymały drugie życie, i w jaki sposób powinniśmy segregować odpady, czyli przedmioty, których nie możemy ani ograniczyć, ani przerobić na własną rękę, po to, żeby dalej na instalacjach otrzymały one kolejny żywot i do czego się przydały. Od lat staram się żyć zgodnie z duchem Zero Waste i ograniczam ilość śmieci w swoim własnym życiu i w swoim własnym domu. A w tym filmie opowiem Wam o takim Zero Waste'owym gadżecie, który pozwoli zminimalizować ilość śmieci także w Waszych życiach. I mało tego, krok po kroku pokażę, jak taki gadżet wykonać. Mowa jest oczywiście o woskowice. Czym jest woskowika? To zaimpregnowana w odpowiedni sposób chustka, która zastępuje jednorazową folię śniadaniową i aluminiową. W czym zastępuje? Na przykład przy pakowaniu kanapek do szkoły albo przekąsek do pracy. Ja też używam do transportu kosmetyków gdzieś na wakacje albo w delegacje. Zawijam do woskowiki szczoteczkę do zębów albo mydło w kostce, albo też szampon w kostce. A w domu woskowiki można użyć do przechowywania pieczywa. Tylko musimy mieć oczywiście odpowiednio większą woskowikę. Możemy też woskowiką przykrywać talerz przed wstawieniem do lodówki. Zaletą woskowiki jest jej wielorazowość, czyli inaczej niż w przypadku papieru śniadaniowego, folii śniadaniowej czy folii aluminiowej, z których korzystamy raz, a potem wyrzucamy do kosza, woskowika faktycznie robimy raz, ale potem korzystamy przez wiele, wiele lat. Ja swoją pierwszą woskowikę zrobiłam w roku bodajże 2017 i do tej pory jej używam. Co prawda teraz służy mi już do przetransportowania kosmetyków, które zawijam przed wpakowaniem do kosmetyczki i zawijam na przykład szampon w kostce, mydło w kostce albo też, nie wiem, szczoteczkę do zębów. I oczywiście, że dbam o tą woskowikę, oczywiście, że od czasu do czasu ją uzupełniam, ale to wciąż jest ta sama woskowika. O tym, jak pielęgnować taki gadżet, opowiem jeszcze później. Najpierw chciałabym się skupić na wykonaniu. A więc, żeby wykonać woskowikę, potrzebujemy kilku rzeczy. Pierwsza kwestia to jest tkanina. I tu bardzo polecam tkaninę bawełnianą albo wiskozową. Absolutnie, pod żadnym pozorem nie korzystajcie z tkaniny syntetycznej. Bo przy wykonaniu woskowiki używamy wysokiej temperatury. A wysoka temperatura i tkanina syntetyczna, no to jest kiepskie połączenie. Więc bawełna albo wiskoza. I tu jest też taka bardzo ważna uwaga. Woskowikę wykonujemy po to, żeby lepiej, bardziej, skuteczniej dbać o środowisko naturalne. Dlatego zachęcam Was bardzo, bardzo, bardzo do tego, żeby korzystać z materiałów, które już macie w domu do wykonania właśnie woskowiki. To nie muszą być jakieś wymyślne tkaniny. Wystarczy nawet stara koszula. Zwykła bawełniana koszula na guziki w zupełności wystarczy. Tylko to musi być koszula, a nie t-shirt. T-shirt jest rozciągliwy, w związku z tym jak pokryjemy go woskiem, a potem rozciągniemy w różne strony, no to nam ten wosk odpryśnie. W związku z tym to musi być nierozciągliwa tkanina. Koszula to jest pierwsza opcja. Inna opcja to jest na przykład stara pościel. Poszewki, poszwy na kołdrę, stare prześcieradła, tylko znowuż, to muszą być takie trwałe, nierozciągliwe prześcieradła.
jakieś niepotrzebne ubrania w stylu spódnica bawełniana, koszulka wiskozowa itd. Jak najbardziej do tego się nadadzą. Dobra. Druga kwestia, drugi materiał, którego potrzebujemy do wykonania woskowiki, to jest wosk, jak sama nazwa wskazuje. I tu możemy wykorzystać wosk pszczeli. Ja akurat jestem z tej opcji, która bardziej stawia na lokalną produkcję i na lokalne produkty, dlatego korzystam z wosku pszczelego. Natomiast jeżeli ktoś ogranicza odzwierzęce produkty, wybiera wegańskie opcje, to polecam wosk sojowy, bo też można z wosku sojowego woskowikę wykonać. I jeżeli korzystamy z wosku pszczelego, to mamy kilka różnych możliwości. Możemy kupić cały taki kawałek wosku i zetrzeć na tarce, ale to niestety jest taki myk, że zostaje nam brudna tarka, którą trzeba będzie potem oczyścić z tych pozostałości wosku. Ja nie lubię tej opcji. Możemy kupić płatki kosmetyczne, czy wosk jako takie płatki do wykonania kosmetyków. To jest jakaś opcja, natomiast zwykle te płatki przychodzą w worku foliowym i ja już odradzam coś takiego. Polecam natomiast węzeł pszczelą. Najbardziej chyba bezodpadowa możliwa opcja wosku. Węza pszczela się sprzedaje w takich arkuszach A4 w sklepach pszczelarskich. Tam ją znajdziecie. Węza pszczela ma tą zaletę, że można ją podrzeć w dłoniach, więc odpada nam tarka i można ją kupić na wagę bez opakowania, więc odpada nam foliowy worek. Dobra. Kolejny materiał, który jest nam potrzebny, to jest papier do pieczenia. Może być biały, może być taki szarawo-brązowy. To jest kwestia asortymentu w Waszych sklepach okolicznych. Natomiast warto zwrócić uwagę na informacje na opakowaniu, żeby papier do pieczenia nie był powlekany silikonem. No bo woskowikę robimy z myślą o kontakcie z żywnością, w związku z tym warto zwracać uwagę na taką rzecz. To może być nie napisane wprost, że powłoka silikonowa znajduje się na papierze do pieczenia, tylko może być na przykład zawarta informacja, że nie wolno papieru nagrzewać w temperaturze powyżej 180 stopni. Tutaj mamy zdecydowanie powyżej. To jest właśnie kolejna rzecz, która jest nam potrzebna do wykonania woskowiki. Generalnie jest kilka różnych możliwości zrobienia, kilka różnych sposobów wykonania woskowiki. Ja pamiętam, że jak pierwszy raz zrobiłam woskowikę, to użyłam piekarnika, czyli wykorzystałam materiał, wosk i wstawiłam do piekarnika, żeby wosk się rozpuścił i zasklepił mi cały materiał. I to nie jest dobre rozwiązanie moim zdaniem. Dlatego, że jak po 20 minutach otworzyłam piekarnik i wyjęłam tą woskowikę, to okazało się, że w niektórych miejscach zostały takie łyse placki, które trzeba było znowu uzupełnić woskiem, wstawić do piekarnika na kolejne 15-20 minut. Jak dla mnie, to jest straszliwe marnowanie energii elektrycznej. No albo też gazu, cokolwiek macie. To jest jedna opcja, która u mnie niestety się nie sprawdziła. Drugi sposób na wykonanie woskowiki to jest sposób na pędzelek. Czyli bierzemy tkaninę, bierzemy pędzelek, rozpuszczamy w kąpieli wodnej wosk i tym pędzelkiem nanosimy wosk na tkaninę. Jak dla mnie, po pierwsze za dużo zachodu, po drugie kolejne marnowanie energii, no bo trzeba w kąpieli wodnej roztopić ten wosk, a po trzecie zostaje za dużo odpadu. Pędzelek, no i to naczynie, które zostanie przeznaczone wyłącznie do wykonania woskowijek albo roztapiania wosku, bo inaczej tam zostanie wosk na nim i ciężko się doczyści. Natomiast polecam trzeci sposób na wykonanie woskowijki, z którego sama osobiście korzystam i korzystają też osoby na moich warsztatach stacjonarnych i teraz już online. To jest sposób na żelazko.
Bierzemy zwykłe, najzwyklejsze żelazko, ustawiamy na najwyższą temperaturę i chwilkę czekamy, aż się żelazko nagrzeje. A w międzyczasie rozkładamy nasze materiały. Żelazko nam się już grzeje, a my tymczasem możemy przygotować resztę materiałów. I tu bardzo ważna uwaga w tym miejscu. Należy dobrze zabezpieczyć powierzchnię stołu, żeby nie zniszczyć. Możecie w tym celu skorzystać z jakiegoś starego opakowania kartonowego, pociąć i przykryć stół. A dopiero na to położyć papier do pieczenia. Papier do pieczenia musi być pod spodem. Na to kładziemy sobie kawałek tkaniny. Na ten kawałek tkaniny wosk. I ten wosk rozkładamy równomiernie. Nie kładziemy jednym kawałkiem na środku, myśląc, że jak przygrzejemy to żelazkiem, to nam się i tak rozpłynie. Owszem, rozpłynie nam się, ale brudząc wszystko dookoła woskiem, bo tego wosku będzie za dużo. Więc żeby wosku nie było za dużo, rozkładamy równomiernie, ale w odstępach. I tu, jak widzicie, węza pszczela doskonale się sprawdza do tego, żeby podrzeć w dłoniach, bez wysiłku żadnego i nie korzystając z żadnego narzędzia, nie brudząc żadnego narzędzia woskiem. Rozkładamy równomiernie. I na to kładziemy kawałek papieru do pieczenia. Gorącym żelazkiem przeprasowujemy naszą chustkę przez papier do pieczenia. Zwróćcie uwagę, że papier do pieczenia jest o tyle przezroczysty, że łatwo nam zobaczyć, w którym miejscu chustka pokryła już się woskiem, a w którym ewentualnie należy dołożyć kawałek wosku i jeszcze raz przejechać się żelazkiem. Gdy już zaprasujecie całą tą chustkę, to warto jeszcze raz przejechać żelazkiem po całości tkaniny, żeby roztopić ten wosk, który w międzyczasie zastygł. A więc przejeżdżamy po całości żelazkiem, potem odstawiamy żelazko i bardzo, bardzo, bardzo szybko odsłaniamy papier i wyciągamy chustkę. Przez chwilę machamy chustką, żeby wosk jak najszybciej zastygł. Póki nam zastyga ten wosk, opowiem Wam o pielęgnacji. A więc pierwsza rzecz, pielęgnacja żelazka. Jeśli nie korzystacie zbyt często z tego żelazka do wykonania woskowijek, to wystarczy, że po wyłączeniu, póki jest żelazko jeszcze gorące, przetrzecie powierzchnię jakąś suchą szmatką. Tą szmatkę później możecie również wykorzystać w charakterze woskowinki. A co do pielęgnacji woskowinki, to oczywiście po każdym użyciu, zwłaszcza jeżeli używamy do przechowywania żywności, warto ten gadżet wyczyścić i umyć. I tu uwaga! Myjemy w letniej wodzie, nie zimnej, ani też gorącej. Za gorąca woda sprawi, że nam wosk cały spłynie do kanalizacji,
letnia z kolei nie zawsze doczyści wszystkie ubrudzenia. Jeżeli ubrudzenia będą wyjątkowo uporczywe albo będą miały jakiś charakterystyczny zapach, to dobrze jest taką woskowikę wyczyścić przy użyciu jakiegoś domowego detergentu. To nie musi być nawet detergent w sensie sklepowy, jakiś specyfik. To może być soda albo ocet, czyli taka domowa chemia. Jeżeli nie macie sody ani octu, no to równie dobrze można skorzystać z jakiegoś środka do mycia naczyń. To też nie zaszkodzi. Od czasu do czasu warto też tą woskowikę uzupełnić. Jeżeli regularnie korzystamy, to po kilku miesiącach zauważymy, że jak popatrzymy pod słońce na tą woskowikę, to będą widoczne jakieś takie puste placki albo na zgięciach na przykład łyse miejsca się znajdą. Czy to są takie fragmenty, gdzie wosk odpryśnie i będzie wymagał uzupełnienia. Robimy wtedy dokładnie to samo, co zrobiliśmy teraz wspólnie, czyli bierzemy dwa kawałki papieru do pieczenia, pomiędzy nimi kładziemy woskowikę, na woskowikę wosk i przeprasowujemy. Co ważne, ten papier do pieczenia, który Wam został po pierwszej woskowice, możecie złożyć gdzieś, przechować i używać cały czas tego samego papieru do pieczenia. Nic się nie stanie, ani się też nic nie zmarnuje. I to już jest nasza woskowika. Zwróćcie uwagę, jak zesztywniała. Jedyne, co możemy teraz zrobić, to obciąć krawędzie, żeby się nie sypały. No i gotowa. Możemy zawinąć coś do tej woskowinki. I pamiętajcie, że jak przechowujecie coś w woskowice, to nie musicie używać ani jakiejś gumki recepturki, ani żadnego sznurka. Wystarczy, że chwilę potrzymacie w dłoni, roztopi się pod wpływem Waszego ciepła wosk w tej szmatce i zamknie ten woreczek. Voilà. Dziękuję za uwagę. Pa, pa.